owoc ducha. I spójrzmy na list do Galatów, rozdział 5. I tam od wiersza 19 będziemy czytać, bo werset 19 mówi o uczynkach. My mówimy o owocu, owoc ducha. I duch nie ma uczynków. Duch ma owoce. A co ma uczynki, powiedzcie mi? Widzimy ten werset 19? Co ma uczynki? Nasze ciało. Znane są uczynki, jakie rodzą się z ciała. Jakież to są uczynki? Cudzołóstwo, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, magia, nienawiść, spór, zawiść, gniew, intrygi, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. O nich wam mówię, tak jak już wcześniej powiedziałem, że ci, którzy takie czyny popełniają, nie odziedziczą Królestwa Boga. A więc uczynki ciała, i tu nie chodzi o nasze ciało. Ono jest niewinne temu, że jest takie, jakie jest. To są tylko nasze komórki, nasze członki, nasze organy. To jest materia i materia nie jest winna, że jest materią. Ale Nowy Testament, apostoł Paweł, używając wyrazu ciało, ma na myśli ziemski sposób myślenia, postępowania, zachowania. Człowiek taki, jak mówi nam później, to jest człowiek zmysłowy, człowiek naturalny, człowiek, który się urodził, ale się na nowo nie narodził. Po prostu żyje tak, jak go spłodzono, wychowano, jaki jest. To jest właśnie ciało. Apostoł Paweł najczęściej właśnie list do Rzymian, w wielu innych miejscach, to ma w tym wyrazie ukryte. Bo jest człowiek ten naturalny, jest człowiek duchowy, musicie się na nowo narodzić. By móc zobaczyć Królestwo Boże, to się musisz stać człowiekiem duchowym. Twój duch musi w tobie ożyć. W tobie musi zamieszkać Jezus Chrystus. Musisz doznać przebaczenia grzechów. I wtedy właśnie stajemy się ludźmi duchowymi, a nie tymi duszewnymi. Po rosyjsku jest ten wyraz, który w greckim występuje. Duszewny człowiek. A tu jest duchowy człowiek. A więc apostoł Paweł mówi do chrześcijan. Dlaczego do chrześcijan mówi o tych uczynkach ciała? Dlaczego? Dlatego, że w tym wierszu 21 jest powiedziane nie odziedziczą. Człowiek nienawrócony, naturalny, duszewny człowiek nie ma prawa dziedziczenia. Człowiek na nowo narodzony, dziecko Boże, ma prawo dziedziczenia. Jak to jest możliwe, żeby cudzołóstwo, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, zawiść, gniew, hulanki, rozłamy, niezgoda były wśród dzieci Bożych, ludzi duchowych, odrodzonych? Czy jest to możliwe, czy niemożliwe? I właśnie to jest możliwe i Paweł z tym walczy, modli się, podbija swój sposób myślenia pod posłuszeństwo Chrystusa i cały czas napomina, poucza, dlatego że my mamy prawo odziedziczenia, a jeśli tego prawa nie szanujemy, na tym zależy nam i żyjemy byle jak, to wtedy właśnie nas spotka odrzucenie. Nigdy was nie znałem, idźcie precz, mimo że w moim imieniu dokonywaliście wielkich rzeczy. I właśnie apostoł Paweł mówi o tym dziwnym typie człowieka. Jak nazywa tego człowieka? Jak go nazywa? Człowiek cielesny. I tam właśnie Paweł używa greckich wyrazów.
trzech greckich wyrazów, teraz ja ich nie przywołuję, ale to jest bardzo ważne, bo polski język tego tak nie rozróżnia, szczególnie gdy chodzi o człowieka tego duszewnego, naturalnego, zmysłowego. I Paweł apostoł napisał w liście do Koryntian, pierwszym liście, rozdział drugi, trzeci, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy. Duszewny człowiek nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Boga. On nie może świecić światłem Chrystusa. Człowiek duchowy świeci światłem Chrystusa, on rozumie Boga, bo Duch Boży poświadcza w jego wnętrzu, że jest dzieckiem Bożym i objawia sprawy Boże. Ale trzeci rozdział tego listu do Koryntian powiada: bracia, siostry, ja nie mogłem do was mówić jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Zobaczcie, zbór w Koryncie przez Pawła tutaj jest określany jako ludzie cieleśni, niemowlęta w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz nie możecie. Dlaczego ten zbór, gdzie były dary Ducha Świętego? Dlaczego ten zbór nie mógł przyjąć tego, co jest pokarmem stałym? Dlaczego? Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. I wyraz jeszcze mówi, że w nich jest brak rozwoju. Bo skąd się bierze owoc? Należy go kupić w sklepie i na drzewie powiesić. Owoc musi urosnąć. A żeby urosnąć, to musi być zdrowe drzewo. I tak dalej dojrzewać. A więc jest potrzebny proces. Oni odmówili uczenia się. Oni odmówili wejścia w proces. I Paweł mówi: skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? Czy na sposób ludzki nie postępujecie? To właśnie jest to cielesne myślenie. Ja jestem Apollosa, ja jestem Pawła, ja jestem Chrystusa, ja jestem Piotra i się kłócą. Nie daj Boże, żeby w naszym zborze to się miało stać. I Paweł mówi: cieleśni jesteście. Dlatego też potrzebny jest owoc. I co zrobić, żeby dzika figa urodziła zdrowe, dojrzałe owoce? Co zrobić, żeby dzikie drzewo oliwne urodziło, wydało owoc zdrowy i dobry? Co trzeba zrobić? Powiedzcie mi. Trzeba wyciąć. O, dobrze. Myślałem, że trzeba wyciąć i wsadzić dobre drzewo. Nie. Brat Biblię zna. I Paweł apostoł pisze: trzeba zaszczepić. Nie wycinać. Trzeba uszlachetnić przez to, że damy w to drzewo dzikie, drzewo naturalne, bo takie ono było, urodziło się, takie było nasiono kiedyś. Dać właśnie coś, co jest szlachetne. I to szlachetne, ta gałązka wszczepiona, całe drzewo uszlachetni. A więc, kochani, jakie są owoce ducha? Jakie są owoce ducha? Za chwilę o nich powiemy, ale wcześniej chcę przywołać kilka wersetów. Ich było więcej niż kilka, ale ja tylko wybrałem tutaj takie trzy miejsca. Gdy Pan Jezus apeluje: wydawajcie owoce godne nawrócenia, godne opamiętania, godne wewnętrznej przemiany. Wydawajcie owoce. To jest Łukasz, rozdział 3, 8, 9 wiersz. Wydawajcie owoce. To jest polecenie i właściwe oczekiwanie. Nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama.
A więc taki chrześcijanin wmawia w siebie: ja się nawróciłem lat temu, wtedy i wtedy. Ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym i mówię innymi językami. A na przykład wyuzdanie jest w jego życiu, w jego sercu. I co na to? I nikt nie wie o tym wyuzdaniu, bo ono jest prywatną rzeczą jego. Ale Jezus wie. Bo gdy coś ukradnie, to się inni dowiedzą i wszyscy wiedzą, ale tej sprawy intymnej najczęściej się ludzie nie dowiedzą, dopiero na sądzie się dowiemy. A więc nie wmawiaj w siebie, że jesteś dzieckiem Bożym, bo chrzest przyjąłeś i chodzisz na nabożeństwo. Siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. To mówi Pan Jezus w 9 wierszu. I drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. To jest słowo do mnie. Jak ktoś chce, niech też przyjmie do siebie słowo. Łukasz, rozdział 3, wiersze 8 i 9. Albo Łukasz, 6, rozdział 43-44. Nie ma drzewa dobrego, które by rodziło zły owoc. Nie ma też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. A więc trzeba się zastanowić, czy ja jestem dobrym drzewem, skoro mam złe owoce. A kto sprawdzi, czy owoc jest dobry? Samo drzewo sprawdzi. Ono zje ten owoc i powie, to jest dobry owoc, tak? Najczęściej tak bywa. Sami jesteśmy sędziami własnego życia. A tymczasem jest powiedziane, po owocach ich poznacie ich. To ludzie z zewnątrz poznają. Dlatego jesteście światłem, by świecić, by ludzie chwalili nie mnie, nie nas, lecz chwalili Boga, a o nas zapomnieli. Dlatego też w Ewangelii Jana jest 15 rozdział, taki bardzo znaczący rozdział, 15. Kto pamięta, o czym jest ten rozdział 15? Na pewno o dobrym pasterzu, tak? Nie. Rozdział 10 jest o dobrym pasterzu. A o czym jest 15 rozdział? O krzewie winnym i o latoroślach. I te latorośle ktoś przycina. Która owoc wydaje, to co robi? Ozdabia orderem, medalem, tak? Wspaniała latorośl wydaje owoce, niech będzie teraz uczczona, niech wszyscy widzą, jaka to jest wspaniała latorośl, tak czy nie? Nasza natura mówi tak, ale natura Boża mówi nie. Ogrodnik mówi nie. Tę latorośl, która wydaje owoc, on oczyszcza. A jak oczyszcza? Że przycina. A gdy przycina, to boli. Dlatego nie dziwmy się, gdy przeżywamy trudy. Gdy ktoś mówi, że twój owoc jest cierpki. Bolą mnie zęby, gdy z tobą rozmawiam. Gdy gryzę twój charakter, bolą mnie zęby. I co my mamy zrobić? Rozstać się. Rozstać się. Założyć sobie nowy zbór, lepszy od tamtego. A tymczasem nie. Do jedności jesteśmy powołani. I się zastanowić, dlaczego kogoś zęby bolą, gdy ze mną rozmawia, gdy mnie ugryzie i nie może tego znieść. Dlaczego? Zastanowić się. To jest jakiś symbol, znaczy to jest jakiś symptom. Jakaś oznaka czegoś. Modlić się. A Bóg nas wtedy przytnie. I stąd tak bardzo ważną rzeczą jest, kto trwa we mnie, ja w nim, ten wydaje wiele owocu. A więc nie uciekać od Jezusa, nie uciekać od duszpasterzy, nie uciekać ze zboru, ale poddać się.
I to ja robiłem, to myśmy robili. To robią wszyscy mądrzy ludzie. Nie uciekają, tylko podają się pod nóż, który przycina, abyśmy obfitszy owoc wydali. I to jest konkret, gdy mówimy o owocu, bo owocu nie można podrobić. Owoc urośnie taki, jakim jest drzewo. Jeśli drzewo jest niewłaściwe, to coś z nim zrobią, ale o tym będzie później. I spójrzcie. Przez to będzie uwielbiony Ojciec mój, a ja czytam 15 rozdział Jana, 8 werset, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. A więc uwielbienie to nie są pieśni nasze i muzyka, to nie są słowa nasze, dlatego że uwielbienie jest owocem naszych warg. Znamy ten werset? List do Hebrajczyków mówi, jest to owoc warg. A więc z pełności serca mówią usta. I jakim jestem korzeniem, pniem, drzewem, takie też i są moje słowa i moja chwała i uwielbienie. A więc uwielbiony będzie Ojciec, jeśli obfity owoc przyniesiecie. I staniecie się moimi uczniami. Wybrałem was i przeznaczyłem, abyście szli, żyli i owoc wydawali, i żeby owoc wasz był trwały. I kochani, przyjrzyjmy się teraz temu owocowi, o którym mówiła Patrycja, a którym się w tej chwili zajmują dzieci. I tam mieliśmy w tych wersetach, spójrzmy, apostoł Paweł nam wymienia, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jeśli ktoś ma te owoce, to prawo, potępienie nie jest przeciwko niemu. Jeśli ktoś mówi, ja się nawróciłem i mówię innymi językami i potępienie już mnie nie trzyma się, a nie ma owocu, niech wie, że prawo wtedy go osądzi. Jezus go osądzi. Idź precz ode mnie, nie znam cię. A jeśli będzie owoc, żadne prawo nas nie osądzi. I mamy tych dziewięć owoców, czy no jak to jest? Jest owoc w liczbie pojedynczej, a jest dziewięć, ja to widzę, grono. Gdy mamy winogrona, mamy dziewięć kulek, ale to jest jedna kiść. I to właśnie jest owoc. I gdybyśmy teraz sobie wyobrazili, trzymamy w ręce właśnie taką kiść, gdzie jest to winogrono. I spójrzmy kolejno, jakie one są. A więc mamy miłość. I tam podałem takie cztery wyrazy, które towarzyszą temu wyrazowi miłość. Pierwszy z nich, przepraszam, że wymieniam, jest eros. Przepraszam, bo ten wyraz grecki nie występuje w Nowym Testamencie, ale występuje w naszym życiu. I musimy go wymienić. Eros jest to wzajemna miłość mężczyzny i niewiasty, oparta na pociągu płciowym. Jest to coś żywotnego w nas, coś istotnego, co sprawia, że mamy małżeństwa i się rodzą dzieci. Potem jest drugi wyraz, który jest składową częścią miłości, filia. Jest to przyjaźń. Jest to ciepłe uczucie wobec naszych najbliższych ludzi, przyjaźń. Mamy trzeci wyraz, storgę. Jest to serdeczność, jest to miłość rodzinna, miłość rodziców do dzieci, dzieci do rodziców. To jest storgę, rodzinna miłość. I czwarty wyraz, agapy.
A więc eros, filia, storge i agape. To jest wytrwała życzliwość. Bez względu na krzywdy nam wyrządzane, na upokorzenia, mimoż wszystko szukamy najlepszego dobra dla bliźniego. Mimo wszystko szukamy. Kocham Cię, bo jesteś moim mężem. Kocham Cię, bo jesteś moją matką, moją żoną, moim bratem. Kocham Cię, bo Jezus za Ciebie umarł. To jest właśnie agape. To jest coś, co w nas się nie rodzi jak storge, jak filia, jak eros. Tam to powstaje w wyniku uczuć. Bo ktoś nam odpowiada. Bo w jakimś kręgu jesteśmy. A tu jest decyzja wobec ludzi, których nie znaliśmy, ale których pokochaliśmy ze względu na. I teraz mamy zobowiązania wobec tych ludzi i angażujemy swoje uczucia, swój umysł. Jest to wysiłek, ale wysiłek wspierany przez Ducha Świętego. I to jest owoc. I o ten owoc chodzi w tym wyrazie miłość, bo Paweł tu napisał agapę. Nie eros, nie storgę, nie filię, napisał agapę. I tą miłością my się mamy kochać, miłością, przepraszam za wyrażenie, z obowiązku. Nie z uczucia. Kocham Cię, szanuję Cię, bo. Teraz spójrzmy na wyraz drugi, na ten owoc, grono drugie, radość. Jest to tak piękny wyraz, że pierwsi chrześcijanie w pierwszych wiekach dawali swoim dzieciom imię chara, radość. Dlatego, że jest to wyraz związany z życiem religijnym. A więc ktoś z powodów religijnych, bo zna swego Boga, mówię religijnych, bo Grecy mieli wielu bogów. Żydzi mieli Boga jednego. I w psalmach, i w listach ten wyraz się pojawia, dlatego że tam chodzi o uczucie z powodu Boga, tego, kogo czczę. I nie jest to radość z rzeczy doczesnych, z przedmiotów. Nie jest to radość, gdy ktoś wygra wyścigi jakieś sportowe. Jest to radość dlatego, że fundamentem mego życia, mego szczęścia jest Bóg. I właśnie tego wyrazu, ten wyraz Paweł użył tutaj jako owoc. Spójrzmy na wyraz następny. Pokój. Czy znamy kobiety o imieniu Irena? To właśnie jest ten wyraz po grecku Eirene. Hara, nikt nie daje takiego imienia, więc nie mogę powołać, ale na Irenę się mogę powołać, bo to jest właśnie drugi wyraz, drugi owoc, gdy chrześcijanie nadawali swym dzieciom takie imiona. I o co chodzi w tym wyrazie pokój? Ono wtedy oznaczało, ten wyraz, ład, który panuje w mieście. W naszej wiosce, w naszym mieście, w naszej dzielnicy panuje ład. Skąd się ten ład bierze? Ten wyraz mówi, dzięki urzędnikowi, który w danej gminie, w danym mieście jest nadzorcą pokoju publicznego. Czemu podkreślam i wydobywam to znaczenie? Pamiętacie Filipian, 4 rozdział? A pokój Boży niech strzeże. Strzeże, widzicie? Dlatego tam Paweł powiedział strzeże, bo ten wyraz u nich oznaczał urzędnika, który dba o ład, a to wnosi pokój do rodzin, do domostw. Musimy to rozumieć, kochani. Bo jak tego nie zrozumiemy, to pokoju w zborze mieć nie będziemy. Bo myśmy mówili w zeszłej niedzieli, bądźcie posłuszni waszym przewodnikom, przełożonym, żeby nie pełnili tej służby z utyskiwaniem, bo to wam zaszkodzi. Bo oni zdadzą sprawę, oni dbają o wasze dusze.
I stąd, jeżeli duszpasterz nam coś doradza, a pastor coś nam nakaże, to nie buntujmy się, nie lekceważmy tego. Tylko się zastanówmy, dlaczego ten człowiek, który jest nadzorcą mego pokoju, który ma świadomość tego, że zda sprawę przed swoim Panem, który mu nakazał to uczynić. Dlaczego on tak mi powiedział? Dlaczego on tego ode mnie żąda? Zróbmy to. Ja to robiłem przez długie lata. Do dzisiaj robię wobec moich przełożonych. To jest warunek ładu i pokoju. Tu nie chodzi o pokój dlatego, że nam grzechy przebaczono i teraz sobie ja żyję jak chcę, a ty się ode mnie odczep. Tu chodzi o ten pokój, dlatego tak mocno mówię, bo wiem, że to jest fundament naszej spójności w zborze. I wtedy ten wyraz eirene, hebrajskie szalom, oznacza wolność od kłopotów. Oznacza najwyższe dobro, jakie możemy mieć wspólnie z innymi. Jest to spokój serca, który wynika z tego, że Bóg trzyma mnie i moich braci i siostry w swoich rękach. Spójrzmy teraz na kolejny, czwarty wyraz, cierpliwość. Cierpliwość. Czymże jest cierpliwość? Zawsze mówię, to jest coś w skali makro. Nie mikro, ale makro, bo po grecku jest to makrotimia. A więc coś znosić, mimo że to jest w skali makro, coś, co nas bardzo mocno przydusza, a my to cierpliwie znosimy, bo cierpliwość to jest wytrwałość i zdecydowanie. A więc tu nie chodzi o wydarzenia, o los. W tym wyrazie nie chodzi o to, że chorobę znosimy, że nędzę znosimy. Tu nie chodzi o to. W tym wyrazie chodzi o to, że znosimy innych ludzi. Nowy Testament mówi o cierpliwości Boga wobec nas i nas wobec innych ludzi. Tu chodzi o ten rodzaj cierpliwości, o wytrwałość, o cierpliwość wobec innych ludzi. I teraz spójrzmy na dwa wyrazy, które są bardzo bliskie w znaczeniu sobie. Uprzejmość i dobroć. Ciekawy jestem, co Patrycja powie tam dzieciom na temat uprzejmości. A więc bądź grzeczny wobec innych ludzi, wobec kolegów, koleżanek, tak? To jest uprzejmość? Paweł nie mówi o takiej uprzejmości. On nie mówi tutaj o dobrym wychowaniu, bo tej kindersztuby uczymy się już od dzieciństwa. On tego nie mówi. On mówi o owocu ducha, o czymś, co jest w Bogu, a nie co jest według naszych zachowań i naszych oczekiwań. I właśnie te dwa wyrazy, dobroć, i chciałbym je jakoś połączyć i jakoś tak zwięźle nam przedstawić. Uprzejmość to jest coś, co powinno upomnieć i ukarać. Natomiast dobroć to jest coś, co pozwala nam tych ludzi wesprzeć. A więc jestem uprzejmy i dlatego ciebie upominam i karcę. To jest ten wyraz grecki agatosyne. Czyli robię tobie coś dobrego. Agatos jest na początku. Agatosyne, czyli wyświadczam ci dobro. I gdy widzę, że ktoś postępuje niewłaściwie, że ktoś się niewłaściwie zachowuje, że ktoś zboczył ze swojej drogi i tam go spotka nieszczęście, to jestem uprzejmy tak, że mu nic nie mówię. Nic mu nie powiem, bo jestem uprzejmy i nie będę go obrażał, żeby po nocach nie płakał. Tak? Więc to byłby właśnie taki uprzejmy człowiek, który jest taki kulturalny, że nikomu nie powie nic, co by go mogło zranić. A tymczasem ten uprzejmy według apostoła Pawła, według owocu ducha, modli się o tego człowieka. Szuka sposobów, a potem, gdy nadchodzi właściwa chwila,
przychodzi i go naprowadza. Pamiętamy kiedyś Dawida, gdy zgrzeszył i gdy prorok miał go napomnieć, jak delikatnie Natan postąpił, pamiętamy to, ale konsekwentnie aż do końca, mimo że ryzykował śmierć. I Dawid się dał przekonać i w wyniku tej rozmowy i tej opowieści mówi: to ja jestem tym podłym człowiekiem. Sam siebie osądził, słuchając opowieści o kimś innym. To właśnie jest uprzejmość. I Dawid pokutował i dzięki temu i on się ostał, i naród się ostał, i Chrystus też się narodził z zacnego rodu. A więc to jest wielka odwaga, by być tak uprzejmym. A dobroć to z kolei by pomóc, by wesprzeć. Jak ta kobieta, która umywała nogi Jezusa łzami. I tamci ją osądzili, a Jezus okazał właśnie jej dobroć. Dlatego, że ją wsparł podczas tej czynności. Mamy następny owoc, następne grono, wierność, pistis. Tym słowem się określa człowieka godnego zaufania, na którym można polegać. I potem jest łagodność. Kochani, ten wyraz łagodność jest tutaj wyrazem najtrudniejszym. Tamte były trudne, prawda? Tamte były dla nas nieoczekiwane. A ten jest najtrudniejszy, gdy chodzi o oddanie znaczenia tego wyrazu. Dlatego Nowy Testament używa go w trzech różnych określeniach. Jedno z nich to jest poddać się woli Bożej. To jest właśnie łagodność. Gdy ja się dobrowolnie, łagodnie, uniżenie, pokornie poddam woli Bożej. Pozwalam się poprowadzić. Dotychczas się opasywałeś sam, chodziłeś gdzie chciałeś, mówi Pan Jezus do Piotra, a teraz przyjdzie czas, że ciebie inni opaszą i poprowadzą tam, gdzie nie będziesz chciał iść. To jest właśnie łagodność. Po drugie, jest to zdolność przyjmowania nauki, pouczeń, rezygnacja z wyniosłości, po to, by się móc czegoś nauczyć. I o tym pisze nam Jakub, 1 rozdział 21. A więc to jest łagodność. Gdy ja moją buńczuczność zetnę, odrzucę, a łagodnie przyjmę słowa napomnienia. I po trzecie, łagodność to jest zdolność znoszenia bliźnich. A więc znoszę ich z tym, że nie pobłażam złu, okażę gniew, ale wtedy, gdy ten gniew należy okazać, ale w sposób słuszny, właściwy, z gotowością wsparcia tego kogoś, komu gniew okazuje. To właśnie jest ta łagodność. Z jednej strony uderzyć, bo trzeba uderzyć, a z drugiej strony zaraz przyjść z pomocą i ranę zaleczyć. Tymi samymi rękami, by jakieś dobro się w nas pojawiło, by to przycięcie, by to szczepienie drzewa się powiodło. No i na koniec mamy opanowanie, czyli wstrzemięźliwość, czyli opanowanie. I tu chodzi znów o coś szczególnego. Samokontrola nad moimi pragnieniami i nad umiłowaniem rozkoszy. To, że mamy pragnienia, jest rzeczą naturalną, ale musimy nad nimi panować. To, że chcemy mieć rozkosze, jest rzeczą naturalną, ale musimy traktować je jak chwasty. Pamiętamy to, tę glebę, to ziarno. Jedna z tych gleb miała chwasty, które rosły razem z Bożym Słowem. I gdy chwasty urosną, zaduszą Słowo. Jednym z tych chwastów jest
umiłowanie rozkoszy. I stąd chrześcijanin musi podbijać swoje ciało, swój sposób myślenia w niewolę, mówi apostoł Paweł. A więc ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami. Jeśli żyjemy według ducha też postępujmy. To Paweł kończy właśnie ten wykaz tych owoców. Ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali. Kochani, czy chcemy ukrzyżować te właśnie w nas rzeczy niewłaściwe, aby nasz sposób myślenia był właściwy, ze naszymi namiętnościami, pożądliwościami, charakterem, czy chcemy ukrzyżować? To jest pytanie bardzo ważne dla każdego z nas. Bo jeśli żyjemy według ducha, konsekwentnie też i według ducha postępujmy. A więc apostoł Paweł był człowiekiem zdeterminowanym i wiedział, o czym mówi. I na koniec chcę, abyśmy spojrzeli na pewną przypowieść Pana Jezusa z Ewangelii Łukasza z rozdziału 13. Jest to przypowieść, a więc coś, co ma nam zobrazować, jakie jest Królestwo Niebios, jakie ma wartości Królestwo Niebios i jakie one mają być w nas. I w tym przypadku mamy właśnie historię, przypowieść następującą. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Wówczas powiedział do ogrodnika: oto od 3 lat przychodzę, by znaleźć owoc na tym drzewie figowym, a nie znajduję, zetnij je, po co jeszcze ziemię marnuję? Ten jednak mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw, a ja je okopię, obłożę nawozem, może zaowocuje w przyszłości, a jeśli nie, wtedy je zetniesz. Cóż możemy zobaczyć w tej przypowieści? To drzewo zajmowało miejsce uprzywilejowane. Dlaczego? Bo tamte winnice miały płytkie gleby, tam było dużo skały, gleba była płytka i gleba była wysuszona, mało urodzajna. To drzewo zasadzono w najlepszym miejscu. I to drzewo po 3 latach mówi: ja na to miejsce nie zasługuję. We mnie się inwestuje, a ja jestem, jaki jestem i z tym jest dobrze. Jaką mamy lekcję z tego, co teraz powiedziałem? Bóg nas będzie sądził ze względu na nasze możliwości. To drzewo mogło dobrze rodzić. Mogło, a nie rodzi. I Bóg tylko wie, jakie w nas są możliwości. I gdy w nas będą te owoce ducha, one sprawią, że my łagodnie się poddamy, podporządkujemy, pozwolimy się przyciąć i wtedy z nas te możliwości wyjdą. Inne teraz przysłanie jeszcze. To drzewo cały czas korzysta z cudzych zasobów. Ktoś im dał najlepsze miejsce w swojej winnicy. Ktoś się nim zajmuje, ktoś je kocha, ktoś je pielęgnuje, a on sobie cały czas mówi: dziękuję, postoję. Czyli nic więcej. Dawaj, dziękuję. Jedni biorą i nic nie dają, inni mało biorą, a dużo, dają dużo. Są różni ludzie. To drzewo akurat sobie obrało być takim drzewem, które nie chce nic z siebie więcej dać, tylko przez to, że stoi i daje cień, nic więcej. I to drzewo otrzymuje drugą szansę. Bo przychodzi ogrodnik, bo właściciel dba o interes, o biznes. Ale ogrodnik ma serce. Panie, pozwól, ja je jeszcze raz okopię. Więc nieprzytne, zobacz, nieprzytne.
okopię. To nie boli. Nawozem obłożę. Podleję. Poczekamy rok. Zobaczymy, czy to drzewo się opamięta. I to właśnie do każdego z nas. Jak Piotr zaparł się Pana Jezusa, ale otrzymał drugą szansę i gorzko płakał i się nawrócił jeszcze raz. Jak Marek, który się wystraszył, odszedł od nich, gdy szli na misję, ale potem się zreflektował i stał się w końcu autorem Ewangelii według Marka. Jak Szaweł prześladował aż do zabójstwa Szczepana, a się nawrócił. Zawsze jest druga szansa, ale ta szansa jest tylko jeden rok. Jakiś okres, nie całe życie. Sąd rozpoczyna się od domu Bożego. Dlatego też nie wolno nam lekceważyć tego, o czym dzisiaj mówimy. I Bóg w nas inwestuje cały czas. On nas posadził we wspólnej winnicy. I każdy z nas jest odpowiedzialny za to, jaki przyniesie owoc. I kochani, chciałbym, abyśmy teraz w modlitwie o tym porozmyślali. Pokażmy jeszcze raz te owoce. A więc miłość, agapę, a więc radość, ale ta radość z Boga, nie z przedmiotów, z Boga. Pokój, dlatego że ktoś dba o ład i my z tego ładu korzystamy. Cierpliwość wobec ludzi, a nie przedmiotów. Uprzejmość, dlatego że powiem uprzejmie, ale prawdę komuś, bolesną, ale prawdę i zaraz mu okaże dobroć, bo go wesprę w tym jego bólu po to, żeby zmienił swoje życie. Wierność, na mnie można polegać. Łagodność, a więc ta stanowczość, a więc to poddawanie się, ten wyraz najtrudniejszy, o którym mówiliśmy wcześniej. No i potem panowanie nad swoimi przyjemnościami, nad swoimi żądzami, nad swoim ziemskim charakterem i tym wszystkim, co nam niesie nasza ziemskość. Powstańmy razem i spędźmy teraz czas na tej rozmowie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest tym ogrodnikiem. On jest przy nas, kocha każdego z nas i o nas dba, przycina każdego z nas, okopuje, nawozi i oczekuje owocu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteśmy cząstką Twojej winnicy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy latoroślami na Twoim krzewie. Panie, dziękujemy Ci, że możemy korzystać z dóbr, jakie są w Tobie, z tego krzewu. I Panie, prosimy Cię, abyś dał nam odpowiedzialność w naszym życiu i za nasze życie. Panie Jezu, my błogosławimy w tej chwili wszystkich tych, którzy o nas kiedyś dbali i dbają. I Panie, my błogosławimy tych, którzy o nas się troszczą, ale też Panie, prosimy Ciebie, abyś i dopomógł nam korzystać z tej troski i współdziałać z Tobą ku dobremu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dajesz szansę każdemu z nas. I spraw, Panie, żebyśmy z niej korzystali dla Twojej chwały w imieniu Jezusa Chrystusa. Hallelujah.